Cześć, tu Sławek. Witam Was na kanale Autobusy. Dzisiaj opowiemy sobie o pewnym unikacie. Unikacie, ponieważ powstał tylko jeden tego typu model na kartkach kreślarskich, a potem jako pełnoprawny produkt Solarisa. Mowa oczywiście o jedynym autokarze wypuszczonym przez tę firmę, a dokładnie o modelu Solaris Vacanza. W tym odcinku opowiem Wam o tym, jak ten model powstał, w jakich wersjach został wypuszczony, jak wygląda w środku oraz postaramy się wywnioskować, dlaczego Solaris nie kontynuował produkcji autokarów, pomimo że w swojej gamie produktów ma już nawet tramwaje. Swoją drogą, jeżeli ktoś nie widział odcinka o Solarisie, serdecznie do niego zapraszam, bo opowiedziałem w nim całą historię tej marki, z wyjątkiem elementu, który dzisiaj poruszymy, czyli Solaris Vacanza. Obejrzymy również sobie film prezentacyjny tego modelu. Postanowiłem poświęcić cały odcinek temu tematowi z uwagi na to, że jest on po prostu bardzo ciekawy. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym gorąco przywitać pierwszego patrona na kanale Autobusy, Pawła, oraz drugiego patrona, Kamila. Witam Cię, Pawle i Kamilu. Pomimo że Paweł wybrał najniższy próg wsparcia, chciałbym uhonorować Pawła również honorowym miejscem w autobusie, bo zrobił to jako pierwszy. Od teraz będziecie zajmować honorowe miejsce na banerze kanału i nie tylko. W Patronite została dodana opcja wspierania tylko na 1 miesiąc, ponieważ wiele osób skarżyło się, że minimalny okres wsparcia to 3 miesiące i nie każdy mógł pozwolić sobie na taki wydatek. I tym samym została dodana opcja wspierania przez PayPal, czyli płatność kartą. Jeżeli Ty również chcesz się pojawić na początku następnego odcinka oraz zasiąść w autobusie, zapraszam do Patronite, link znajdziesz w opisie. Wsparcie finansowe umożliwia mi tworzenie coraz lepszych treści na kanał. Zapraszam również na profil instagramowy, gdzie codziennie umieszczamy Wasze zdjęcia z oznaczeniem i muszę przyznać, że macie naprawdę talent i aż z miłą chęcią się te zdjęcia ogląda. Solaris Vacanza, rodzina wysokopodłogowych autokarów turystycznych produkowanych przez już niestety nie polskie przedsiębiorstwo Solaris Bus & Coach, ale jest to temat na oddzielny odcinek, dlaczego Solaris nie jest już polski. Jeżeli chcecie taki odcinek, dajcie znać w komentarzu. Na serię składają się dwa modele, produkowane w latach 2002-2010 Solaris Vacanza 12 oraz produkowane w latach 2004-2010 Solaris Vacanza 13. Zaprezentowane w 2001 roku Solaris Vacanza 12 uzupełnił ofertę producenta o model autokaru turystycznego. W 2003 roku wziął on udział w konkursie o tytuł autokar roku 2004, w którym zajął, uwaga, drugie miejsce. W tym samym roku do oferty weszła druga generacja modelu, która obejmowała niewielkie zmiany konstrukcyjne modelu 12-metrowym, a także poszerzenie gamy o trzyosiowy model Vacanza 13. Jeszcze skupmy się chwilkę na nazwie, ponieważ myślę, że jest też ona w jakimś stopniu istotna, ponieważ słowo Vacanza nie wzięło się znikąd tak naprawdę, ponieważ oznacza ono w języku włoskim wakacje. A jest to pojazd dalekobieżny, który ma zawozić właśnie ludzi na wakacje, stąd jest to nawiązanie właśnie do wakacji. Wśród największych zmian w stosunku do pierwszej generacji należy wymienić podniesienie górnej krawędzi przedniej szyby, zastosowanie trzeciej wycieraczki przedniej szyby, zmiana średnicy przednich reflektorów, zmiana układu pokryw bocznych oraz układu schowków w pojeździe, a także inne drobne zmiany w designie zewnętrznym oraz wyposażeniu wnętrza autokarów. Zmieniła się także oferta dostępnych jednostek napędowych i skrzyń biegów. Pierwszymi odbiorcami Vacanzy w przedłużonej wersji było niemieckie przedsiębiorstwo Schmetterling Reisen oraz w Polsce firma Imex z Jastrzębia Zdroju. W planach producenta było rozwinięcie oferty autokarów o model Vacanza 14 oraz Vacanza 15. Jednak ostatecznie do tego nie doszło. Rocznie produkowano od kilku do kilkunastu pojazdów, z czego zdecydowana większość trafiła na rynek polski. Jedynie kilka egzemplarzy wyeksportowano do Niemiec, Estonii lub na Łotwę. Ponadto w całym okresie produkcji na bazie modelu Vacanza powstało 11 specjalnych ambulansów do poboru krwi. Ostatecznie w związku ze słabnącym zainteresowaniem klientów produkcję modelu Vacanza zakończono w roku 2010. Zapraszam do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami i nie przegapić kolejnych produkcji. Do zostawienia łapki nie zmuszam, jeśli uznasz, że moja praca jest warta Twojej łapki, to ją po prostu zostaw. Uwagę zwracał nowoczesny design autokaru, w tym charakterystyczna asymetryczna linia przedniej szyby, znana z autobusów miejskich serii Urbino, a także boczne szyby w kształcie trapezów i przypominające klin bryła pojazdu. W 2002 roku ruszyła seryjna produkcja modelu, a pierwszym przewoźnikiem, który zdecydował się na jego zakup, było krakowskie przedsiębiorstwo Jarema Bus.
Solaris Vacanza w zależności od modelu jest dwu- lub trzyosiowym wysokopokładowym autokarem turystycznym o długości 12 lub 12 metrów i 90 cm. Konstrukcja nadwozia autokarów serii Vacanza jest modułowa, co umożliwiło stworzenie na podstawie modelu 12-metrowego wersji 13-metrowej, a także ewentualnych dłuższych wersji pojazdu. Solaris Vacanza jest konstrukcją samonośną. Zastosowano zawieszenie pneumatyczne oraz niezależne zawieszenie osi przedniej. W Vacanzie 12 przednia oś jest skrętna, a tylna napędowa. Natomiast w Vacanzie 13 przednia i tylna oś są skrętne. Oś środkowa pełni rolę osi napędowej. Autokary wyposażone są w retarder, a także systemy ABS i ASR. Tak jak system ABS każdy zna, to system ASR z pewnością zna większość, ale są pewnie tutaj osoby, które niestety tego pojęcia nie kojarzą. Tak więc pokrótce to wyjaśnię. ASR to system kontroli trakcji stosowany dzisiaj w niemal wszystkich autach, mający na celu zapobieganie ślizganiu się kół podczas ruszania i przyspieszania. Nadmierny poślizg nie jest skazany nie tylko przy hamowaniu, ale również w przypadku przyspieszenia. Konstrukcja nadwozia została wykonana ze stali nierdzewnej i spełnia europejskie normy dotyczące bezpieczeństwa autokarów obowiązujące w chwili powstania tego modelu, co zostało potwierdzone przez test autokaru na torze DAF w Holandii. Solaris Vacanza wyróżniał się stosunkowo niewielkim zużyciem paliwa jak na autokar tej klasy. No dobrze, ale ile konkretnie palił nasz Solaris? Spalanie w zależności od średniej prędkości oraz cyklu jazdy, bo te dwa czynniki mają największy wpływ na wysokość spalania, wynosiło od 14 do 22 litrów. Ale oczywiście trzeba wziąć pod uwagę i poprawkę na to, że zazwyczaj to spalanie różni się około 5 do 10% na niekorzyść danego modelu. Solaris Vacanza posiadał bak o wielkości 500 litrów, co pozwoliłoby mu przy oczywiście pełnym zatankowaniu na przejechanie od 2 do 2500 km, czyli teoretycznie na jednym baku moglibyśmy pokonać dystans z Warszawy aż do Barcelony. Oczywiście kolejną zmienną jest liczba bagażu, o której też sobie opowiemy. Pytanie do Was, czy jest na widowni osoba, która miała przyjemność przejechać się Solarisem Vacanza? Jeśli tak, to proszę o opinię w komentarzu, bo jestem ciekaw, jaki był komfort podróży, bo to jest najważniejsze w tego typu autobusach dalekobieżnych. Oraz zapraszam wszystkich widzów do grupy facebookowej, na której rozmawiamy sobie na tematy związane z autobusami oraz wspólnie spędzamy czas w miłej atmosferze. We wnętrzu siedzenia ustawione były w sposób amfiteatralny, to znaczy im bliżej tyłu autobusu, tym wyżej było zamontowane siedzenie. Taki układ umożliwiał pasażerom doskonałą obserwację terenu wokół autobusu. Vacanzą mogło podróżować jednocześnie od 49 do 44 pasażerów w zależności od zamówionej wersji. W drugiej generacji zwiększono tę liczbę do 48 lub 53, również w zależności od zamówienia. Na bazie Vacanzy na zamówienie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zbudowano również ruchome Centrum Krwiodawstwa. We wnętrzu autobusu umieszczono w zależności od zamówienia 4 lub 5 stanowisk do poboru krwi. Wydzielono część, w której rejestrowano pacjentów, poczekalnię, część laboratorium, gabinet lekarski oraz część socjalno-gastronomiczną dla personelu pracującego w autobusie. Zewnętrznie Vacanza wyróżniała się białym lub czerwono-białym malowaniem. Po prawej stronie autobusu przy górnej krawędzi zamontowano zwijaną markizę. Pojazd zaopatrzono w agregat prądotwórczy, co pozwalało na niezależną pracę pojazdu w miejscu, gdzie nie ma możliwości podłączenia go do prądu. Autobus wyposażono w niebieskie lampy błyskowe pojazdu uprzywilejowanego. Tak jak większość nowych pojazdów, taki Solaris Vacanza posiadał film, który miał na celu zaprezentować autobus z jak najlepszej strony oraz przedstawić jego atuty. Nie będę skupiał się na przepięknych ujęciach, jakie są zrealizowane, a tylko na tych najważniejszych i najciekawszych rzeczach, jakie możemy znaleźć w środku i te, które są po prostu dla nas najistotniejsze, a link do całego filmu macie w opisie. Na tamte lata na pewno bardzo nowocześnie wyglądającą rzeczą była przednia szyba przechodząca w dach, co mi osobiście bardzo się podoba i nawet dzisiaj robi fajne wrażenie. A Wam jak się podoba design tego autokaru? Dajcie znać w komentarzach. Możemy tylko domyślać się, że została przedstawiona najlepsza wersja tego modelu, ale skóra w środku robi bardzo dobre wrażenie oraz mówi nam o prestiżu tego modelu. Jedyne co na ten moment mi się nie podoba w tym prezentowanym modelu, w tym filmie prezentacyjnym, jest malowanie, które może budzić pewne kontrowersje, ale to jest już bardziej kwestia gustu i to jest moja subiektywna opinia, że to malowanie tak nie do końca fajnie w mojej opinii wyglądało. Może na tamte lata faktycznie robiło wrażenie, ale teraz wygląda to
powiedziałbym, że lekko kiczowato. Tutaj można zauważyć, jak Solaris przykłada uwagę do szczegółów. Tak jak jamnik jest symbolem tych autobusów miejskich, tak tutaj symbolem wakanzy był kangur, który miał prawdopodobnie oznaczać to, że po prostu jest w stanie doskoczyć wszędzie i jakby chodziło tutaj o kwestię szybkiego i sprawnego przemieszczania się na dłuższych dystansach. I tutaj jak najbardziej ten kangurek moim zdaniem wygląda fajnie i pasuje, jakby odzwierciedlając charakter tego modelu. Następnie widzimy schowek na bagaże, który nie robi piorunującego wrażenia, ale też od tego elementu nie możemy się wiele spodziewać z uwagi na to, że tam po prostu wkładamy nasze walizki i nic poza tym. Jeśli chodzi o miejsce pracy kierowcy, to ciężko mi jest się tutaj wypowiedzieć, bo zrobić to mogą tylko kierowcy, którzy mieli przyjemność lub też nie prowadzić ten autokar. Jeśli jest ktoś na widowni, kto miał okazję prowadzić Solarisa w wakanze, to niech wypowie się w komentarzu, czy miejsce pracy kierowcy jest faktycznie tak komfortowe, jak mówi o tym producent. Fotel kierowcy regulowany jest w wielu płaszczyznach, jak i kierownica, co z pewnością pozytywnie wpływa na komfort prowadzenia, a komputer pokładowy mówi o tym, jak konkretne podzespoły funkcjonują. I teraz ciekawostka dla nas, pasażerów, czyli miejsce odpoczynku kierowcy. Nie wiem jak was, ale zawsze mnie ciekawiła ta sypialnia dla kierowcy i to, jak to w ogóle wygląda. W prezentowanym modelu sypialnia jest klimatyzowana oraz kierowca znajdujący się w sypialni ma stały kontakt z kierowcą prowadzącym przez zamontowany tam telefon. I jeżeli ktoś by się przypadkiem znalazł tutaj, kto miał przyjemność, czy też właśnie nie, spać w tej sypialni, dajcie znać, czy jest tam wygodnie i czy da się tam wypocząć. Kolejną ciekawostką, jak na tamte czasy, robiącą pewnie dość spore wrażenie, była kamera cofania, a która pozwalała kierowcy wycofać bezpiecznie autokarem i z pewnością się przekładało to na komfort jego pracy oraz na to, że mógł to zrobić o wiele łatwiejszy sposób, bo jednak cofanie takim dużym zestawem nie należy z pewnością do najłatwiejszych rzeczy i mógł on to po prostu zrobić samemu niż prosić kogoś, żeby go po prostu popilotował w cofanie w jakieś trudniejsze miejsce. Fajną sprawą dla pasażera z pewnością był wysuwany stoliczek i podłokietnik oraz rozsuwane krzesło, co szczerze mówiąc widziałem w większości autokarów, którymi podróżowałem, ale myślę, że na tamte czasy też to w jakimś stopniu robiło wrażenie dla pasażerów i jakby zwiększało komfort podróży. Kolejną ciekawą kwestią mówiącą o klasie tego autokaru jest mała kuchnia. Pomimo tego, że no nie jest ona pewnie zbyt praktyczna, to jednak została ona tutaj umiejscowiona i myślę, że jest ona taką ciekawostką, którą znajdziemy właśnie w tym autokarze. I widzimy również tutaj ekspres do kawy, który wydaje mi się, że jest tutaj główną rzeczą w tej kuchni, z której jednak będzie korzystane. Teraz opowiemy sobie o rzeczy, o której każdy słyszał, krążyło wiele legend, ale tak naprawdę niewielu tam było, a mianowicie chodzi o toaletę w autokarze. No zazwyczaj jeżeli ta toaleta jest, to mało osób z niej korzysta, bo albo nie funkcjonuje, albo no nie jest to nic przyjemnego i zazwyczaj czekamy na to, żeby zatrzymać się na stacji i tam załatwić swoje potrzeby, ale z uwagi, że autokary dalekobieżne mają taki wymóg, no to i tutaj w Solarisie Vacanza została ona umieszczona i jak widzicie, w ten sposób ona wygląda niespecjalnego. Ze sporych udogodnień na tamte czasy, ponieważ przypominamy, jest to rok około 2008, była nawigacja satelitarna, która pozwalała kierowcy jednak odnaleźć się w nowym miejscu i bez problemu pokonywać większe trasy, tak naprawdę bez sprawdzenia tego na tych mapach jeszcze papierowych. Teraz staniemy sobie przy silniku. W prezentowanym modelu znajdziemy silnik DAF XE315C o mocy 428 koni mechanicznych, który pozwalał rozpędzić się do setki w 36 sekund i 92 setne. Spełniał on emisję spalin Euro 3 i pozwalał jakby pasażerom przyjemnie i dynamicznie podróżować, tak przynajmniej określa to producent. Kolejną fajną sprawą, którą niestety znajdziemy tylko w tych wersjach trzyosiowych autokarów Solaris Vacanza, była tylnia oś skrętna, która z pewnością pozwalała na lepsze manewrowanie podczas cofania i w połączeniu z kamerką stawało się to o wiele łatwiejszym zadaniem dla kierowcy. Producent zastrzega się, że serwisowanie Vacanzy jest bardzo proste i wymiana koła czy akumulatora nie stanowią żadnego problemu. Jak to wygląda w rzeczywistości, niestety ocenić tego nie mogę i tak jak mówię, jeżeli jest to jakiś kierowca, to proszę, żeby się wypowiedział na wszystkie tematy poruszone tutaj, tak aby pozostali widzowie mogli się czegoś więcej dowiedzieć. Kolejnym dodatkiem mówiącym nam o tym, że jest to jednak autokar wyższej klasy, są telewizory, a dokładniej monitory LCD
i na zamówienie klienta można było umiejscowić te monitory w każdym rzędzie siedzeń, co z pewnością przekładało się na większy koszt zamówienia, ale na pewno robiło to wielkie wrażenie. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, czemu te autokary nie są nadal sprzedawane. Przecież tak jak słyszeliście, nie są one tak złe, a tylko no, powiedziałbym, że na swoje czasy nawet się wyróżniały. Otóż no, odpowiedź jest dość prosta, mianowicie tutaj popyt na nie był dość niski. Nie wiem, czy to była kwestia ceny, ponieważ nie udało mi się znaleźć ceny nowego, ale pewnie to było kilkaset tysięcy. Natomiast w tym momencie taki autokar można nabyć za kwotę od 50 do 100 tysięcy złotych w zależności od stanu właśnie, jaki uda się nam znaleźć. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz wakanza, a ja przypnę ci serduszko. I oczywiście zapraszam na pozostałe materiały na moim kanale. Na razie i cześć!